Dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców będą, ale niższe niż zapowiadano. Temat dopłat powrócił na wtorkowej sesji Rady Miasta. Utrzymanie dopłat na dotychczasowym poziomie chcieli radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz i miały one obowiązywać do końca roku. Jednak radny klubu PiS Wybieram Nowy Sącz Krzysztof Głódz w imieniu własnym złożył poprawkę do projektu. Jak mówił, jest to kompromis, który z jednej strony pozwoli na utrzymanie dopłat, z drugiej nie obciąży zbytnio budżetu miasta. Dopłaty są niezwykle dużym wsparciem dla mieszkańców Nowego Sączu. Od kilku już lat. Wspierają sądeckie rodziny. Ale musimy mieć świadomość, to jest bardzo ważna również rzecz, że jest to spore obciążenie dla budżetu miasta. Przy obecnym wariancie dopłat to jest obciążenie 10,5 do 11 milionów. Będą dopłaty, one są bardzo istotnym elementem tego wsparcia dla mieszkańców. Obniżony nieco ich wymiar, bo tutaj chcę powiedzieć, że jedna osoba miesięcznie zapłaci około 4,70 zł więcej. Dla niektórych może to nie jest żadna różnica, natomiast dla mieszkańców jest to rażąca różnica. Dlatego też Wysoka Rado, można by było w przyszłym roku zastanowić się nad podejmowaniem kroków, żeby obniżyć, ale nie w ciągu roku i to w tak drastyczny sposób. Przeciwko poprawce wniesionej przez radnego Krzysztofa Głódza byli jego klubowi koledzy. Drodzy Państwo, zabieramy to, z czego realnie korzystają wszyscy mieszkańcy miasta Nowego Sącza. I powiem tak, że ja jestem za dopłatami do wody. I nawet jeżeli Państwo będziecie proponowali za chwilę niższe dopłaty, pomimo tego, że ja jestem za dopłatami, ja w tym czasie nie mogę poprzeć takiej propozycji. Dlatego, że uważam, że jesteśmy w tak nieprzewidywalnych czasach, w tak trudnych czasach, kiedy mieszkańcy, wiele osób straciło pracę, kiedy wiele osób nie jest pewnych swojej przyszłości, kiedy prowadzone są wszędzie działania chroniące miejsca pracy, czy pozwalające mieszkańcom znaleźć tą pracę po tej pandemii. Więc my powinniśmy się wykazać odpowiedzialnością i w tym momencie mieszkańcom pomagać, a nie stawiać przed nimi takie wyzwania. Nie rozumiem jednej rzeczy. Być może kompromis, o którym Państwo mówią i poprawka pana radnego Krzysztofa Głódza. Mam docenić to, że pan radny swoją poprawką chce część dopłat dla mieszkańców odebrać. Z kolei radni z klubu Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej chwalili kompromis, choć jak mówili generalnie są przeciw dopłatom dla wszystkich mieszkańców, bo według nich bardziej sprawiedliwe w tym przypadku byłoby kryterium dochodowe. Działania, które zaproponował pan Krzysztof Głódz, są sensowne. Z jednej strony pomagamy nadal ludziom, a z drugiej strony zmierzamy do tego, żeby więcej inwestować w to, co rozwija miasto. Chciałem dzisiaj podziękować za tę dyskusję, za to, że słowo porozumienie nabiera nowego znaczenia i ono się rozlewa coraz szerzej. Myślę, że to porozumienie ogarnie coraz większe grupy zarówno mieszkańców Nowego Sącza, jak i także radnych. Będzie się wtedy łatwiej pracowało dla miasta i dla mieszkańców. Ostatecznie w wyniku głosowania radni zatwierdzili projekt uchwały z poprawką radnego Krzysztofa Głódza. Oznacza to, że mieszkańcy Nowego Sącza zapłacą za metr sześcienny wody i ścieków 13,53 zł brutto, czyli o prawie 2 zł więcej niż do tej pory.